Witajcie kochani w przedostatnim dniu maratonu, wielkiego maratonu, który był z okazji 30 tysięcy subów. Taki prezent świąteczny od wuja Hornala. Dzisiaj będziemy, tak jak w tytule jest, sprawdzać, czy znajdziemy Posego. Bo pytacie w komentarzach, gdzie jest Posy, gdzie jest Posy. No to... A, i pod koniec będzie od wuja Fornala rymowanka o Posym. No, wiem, że Posy nie lubi tej rymowanki, no ale no po prostu, no. A i pozdrawiam Piotra z grupy Krychy, bo on bardzo lubi tą rymowankę. I Gabriela też za kolaczka, no. I Krystianka też, i ogólnie wszystkich widzów kanału mojego. No to przechodzimy do sprawdzania miejsc, czy znajdziemy Posego. To gdzie najpierw wyruszymy? O. Jak myślisz? O! Może... Może tutaj? Panu. Może... Czekaj, ja sprawdzę. Nie, pod... To złe miejsce, w sensie, no ale tu na ławce siedzi. No nie siedzi, no. I ma. Pytacie gdzieś Posy. No chodźcie, zobaczymy, czy tam przypuśćmy w tych drzwiach, czy coś nie może. Ja się wiem, że to głupie jest i mega cringe'owe, ale po prostu no... Żeby sobie jajca porobić, nie z Posego, bo Posego lubimy, pozdrawiam cię Posy. Tutaj, drugi, prawy podejdziemy, zobaczymy. I co? O, jest, o, tam dwa drzewka. A, dwa drzewka. O, i ławeczka. Druga, to sprawdzimy tam. Widzi strasznie, ale... Na drzewie nie ma. Nie ma. O! Małe potknięcie. Tak, siłowy. No tak, małe potknięcie. A druga ławka po tego nie ma. No nie ma. No, jeszcze w sumie przy tym dużym drzewku zobaczymy, czy znajdziemy Posego. Nie. O! Nie ma. Nie ma. Posego. Ostatnie miejsce. Czy trzeba zazwyczaj Posy. Przy trzepaku tam u niego na osiedlu to siedzimy i gadamy o dupie Marynie. No, to było ostatnie miejsce. Jak widać na trzepaku też chyba nie ma. Jak zobaczymy wzdłuż. Nie trzepię dywanu. Dobra, powiem wam tak. Ten film miał na celu taki nie ośmieszyć nikogo ani nic. Tylko po prostu pokazać, że widać, że dla was Posy jest ważny, że lubicie go. Wszystkich innych gości też lubicie. Ale zauważyłem, że dużo o Posym gadacie, to postanowiłem, że taki coś ala stand-upowy odcinek zrobimy. I ten. Tam jeszcze taką jedną rzecz o Posym wspomnę, że jest to naprawdę mega w porządku osoba, tak samo jak inni goście oczywiście kanału. Miałem obejrzeć Cloud MMA 3 z Posym, no ale niestety nie wyszło. Nie wiadomo gdzie jest, nie? Nadal jest pytanie gdzie jest Posy. Tak, gdzie jest Posy? Pewnie jest w domu. Tak, w domu jest na pewno. Ogólnie będę widział się, będę z nim spędzał Sylwestra z Posym, tak jak robią. Nie wiem, teraz przypuśćmy te Sylwestry z różnymi, nie wiem, politykami, czy tam widziałem, że ktoś sobie paręnaście lat temu jaja zrobił chyba w Warszawie, że zrobił, że niby wystawia, że jest impreza u niego, zleciało się 2000 ludzi ponad, czy coś i w ogóle tam porozgoniali towarzystwo. Nie wiem, czy to dokładnie Warszawa, ale jeśli wiecie, w której miejscowości się to taka akcja odwaliła, to napiszcie w komentarzu. I co? Taką puentą odcinka będzie ten rym taki, w sumie dwa takie rymy, że pytacie, gdzie jest Posy, a wujek Posy pojawi się, jak kupicie mu papierosy. No, to pierwsze. Albo wujek Posy, gdzie jest wujek Posy? Wujek Posy pojawi się, kiedy kupicie mu kabanosy na przykład. No, takie dwa rymy. Wiem, że nie do rymu, nie do taktu. W sensie, że taki rym do dupy, no ale taki... Tak ogólnie, no. To jeśli ogólnie, ostatnio powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Z Posym spróbowaliśmy ostrej pizzy z posypką z papryczki habanero. Powiem wam szczerze, no zrobiło robotę. W sensie, no jak dla mnie ostrość habanero jest dość spora. Pamiętam, że kiedyś Carolina Reaper próbowałem taką, o taką małą ciupkę, taką papryczki, taką bardzo małą część.
Też pamiętam, że próbowałem, ale się no niestety nie udało. Orzeszka od czerwonego pingwina, którego pozdrawiam cię, byku, który dał mi do spróbowania. Orzeszka ostrego, w sensie to był piekielnie ostry, chyba z ekstraktem z jakiejś papryczki. Ostrość była bodajże 14 lub 13 milionów w skali Scoville'a. Ogólnie będę chciał w przyszłym roku, na początku, bo pisaliście, żeby też zrobić jakiś, nie wiem, odcinek, że coś zjemy ostrego, no to spróbuję coś ostrego, tak mniej więcej na poziomie, żeby było, nie wiem, z sosem, przypuśćmy, z papryczki, habanero. O, takie coś. No to dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że dotrwaliście do tego przedostatniego dnia. Jutro zobaczycie ostatni podsumowujący cały rok na moim kanale. Może się uda któregoś gościa zaprosić na odcinek, bo tu już po prostu no, jest taka tradycja, że po prostu, że gość jakiś wystąpi w podsumowaniu. No, w sensie zobaczycie kto. Sam jeszcze nie wiem, kto dokładnie będzie. To pozdrawiam was. Cześć!